I No. tam w kolejnym potężnym materiale z serii Worms Battlecry 1 kampania multiplayer. Ze mną naczelny hater Edwin. Witam po raz pierwszy. I może nie ostatni. To się okaże. Gramy trzecią mapę ze ścieżki zła. O jakiej Zapewne. nazwie? O nazwie Minotaur Tribes. Ścieżki minotaurowe? Nie, plemienia minotaurów. Plemiona minotaurów, przepraszam. Aha. Minotaur Tribes. Ja myślałem, że Pobieram. Trials. Trials. Trails. Była ta sama mapa w wersji dobra, się nazywała Mountain Trails. No właśnie. Cyk. Na trzy boty i my mamy dać radę i nie ma miejsca Ale do oni... budowania pewnie. Ale oni nie są w sojuszu. Nie, no tu jest trochę miejsca, jest. Workami nie dasz rady? Ej, ej. Chwila. Już? No, ale co to za gra, w której nie można robić biegaczy? To jest niegodna. To jest zbyt prawdziwie. Potężna broń biologiczna. Dobra, weźmiemy jednego muna do świty. Ej, nie, mogę bazyla wziąć do świty. Będzie mi generował kamień. No, w sumie ja tylko trzy bazyle biorę. Po co mi w sumie kamień? A, walić to. I tak nie gram pod ten. You fight good for humans, but Grunt not stupid. You help him for reason. Tell him reason now. We're looking for an old sage up in the mountains. We thought you might have seen or heard of him. Grunt know who you're looking for. Long way. Grunt had to go into the mountains. Take dwarf weapons to his tribe, so they kill other tribes. Grunt can show you the way to the old man. But you be ready for much fighting. Who will we be fighting? You're very good at killing short folk. But how you do against big bullmen, eh? There are rumored to be rather a lot of minotaurs up in the mountains, sir. Judging by the clouds of dust on the plateau up ahead, I'd say the tribes are fighting. Strange. Tribes not start fighting until a few days ago. Grunt take it to Bullman, then to old man. Ale się yes. Nagadali. Move out. Forward. Move out. Ale mi się podoba głos Grunta. No cóż, prymityw, więc jego głos jest taki właśnie śmieszny. Grunt hungry. Grunt hungry. Co ty Grunta dajesz do rogu, no co za gość? Zamiast nim tu mapę czyścić, to oczywiście wyczyść im chociaż... I zabuduję go tierem. Wyczyść chociaż te wieże, żeby co są przed naszą bazą, przecież możesz nim to porobić. Pomyślę. Noż co za cinek. Czy jesteś tego pewny, że mam ruszać się żółtymi jednostkami? Możesz no. pożałować. Wyczyść wieżę przed moją bazą. Nic więcej nie potrzeba. Jak coś to cię... Nie no dobra, nie wyleczę cię, bo nie mam leczenia, ale no wzbij tą pierwszą wieżę. Dawaj, pomogę ci. Nie, ona mnie bije. Nie, ją przytankuję, atakuj. Potem będziesz mógł go cofnąć. Dobra, cofaj, bo... Cofaj, bo wpadniesz. Cofaj. Dobra. To nie cofaj. Ej, czary mi nie wchodzą. O co tu chodzi? O,
Dobra, uciekaj nim już. Nie no, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Wystarczy. Ale przynajmniej teraz możesz powiedzieć, że się do czegoś przydał. A, ja zapomniałem, że jak on mi padnie, tak koniec gry. No. Ale się do czegoś przydał. Dobrze jest. Dobra, trzeba zagrać jedyną prawilną taktyką na orku. A wiesz, że posągiem musisz targetować wieżę, żeby w nie strzelał? Musisz kliknąć, o. Ej, nie mogę go naprawiać, zapomniałem. To nie tak miało być. Dobrze jest. Oj, za mocno bije. Oj, uciekaj. Czekaj, czy ja mam Earth Power? Nie, nie mam. No, trudno. Coś ci pomogę, żeby nie było. Nie, nadal strzela w to. Dobra, trudno. Strasznie długo się te koboldy robią. Czy jakieś zabezpieczenia antynietoperkowe pobudować? Ej, tu jeszcze miałeś tych początkowych pikinierów w tej mapie? No. O, fajnie. Muszę atakować, żeby zyskać kamień. Bazyl, daj kamienia. Worki słabe są. Dobra, muna do wieży. Orki mają tylko jedną dobrą jednostkę. O, cześcik! Nie ma. A co próbujesz zachachmęcić, cześcik? A bo dobra, wózeczki w sumie lepsze. No co ty robisz? Specjalnie to odkryłem, żeby wziąć. Jeszcze cześcik? Dobra. Gówno. Nie biorę. A idź tam. Chamie. Dobra, oj, można ich zaraz clearować. Ej, ty padniesz za Rahero. Jak byku. Jak no padniesz. Zara. Ale zaraz cię będzie atakował. Research complete. To się będę martwił wtedy. Ale wolno się robią ci wilczy. I lay claim to the site. Move out. Ready to kill. Śmieszny mają ten głos. Dobra, przetestujmy pierwszą grupkę. Ej, nie, to na nich nie działa. Ale absurd. Kurde, ale potężni są. Mają 25 speeda. Ale ten buff na kawalerię na nich nie działa, ale to jest bez sensu. Ale naparzają.
O, jest kamień. Po co komu kamień? I cyk, tysiąc kamienia. Przejdź tą grupką wilczych porobię. Wiadomo, że się powinno grać pod wilczych. Jeśli tego nie robi, to znaczy, że nie umie grać workiem. Jeszcze na berku ich dać. Ale oni kasują. Lepsi normalnie od biegaczy są. O, zobaczymy, czy sobie poradzą na bohatera bota. Porobili. No, wilczy za mocni. Jeszcze nawet nie są na wszystkich buffach. Ej, wampiryzm też działa na bazyle, co? Kiedy wampiryzm działa na zasięgowe jednostki w jedynce? Coś tu jest podejrzane. Nie no, Cinek też zagrał pod wilczych. Nie tylko. To źle. Dobra, już ich zniszczyłem w sumie. To było za łatwe. Worki za mocne. Zero challenge'u. A naprawdę dużo kopalni im dałem. Nie trzeba tego podpalać. Ciekawe, czy dostanę kamień. Dostałem. Dobra, nie no, oni są za mocni z tym 25, 30 speeda mają na tym. Przecież to jest nie do zabicia. Na berku by mieli ponad 30, nie wiem czy gra by się nie crashowała. Wszystkich surków prawie max. Worki po prostu za mocne. Chcę sprawdzić, czy wampiryzm działa na pewno na bazyle, bo to jakby byłem przekonany, że działa tylko na jednostki melesów. O, wilczy jadą ich zniszczyć. Już to nie mają szans z tym.
Daj golda. No nie mam. Na pewno masz. Nie. Ale się nie przyznasz. Ej nie no, wampiryzm wchodzi na bazylę, ale nie działa, ale bez sens. I nie mam, porobili moich wilczych. Nie tak miało być. Dwa i pół tysiące kamienia. Chcesz, to mogę coś ten przekazać. Krycha by się jeszcze przydało. Tu. Dobra. Czas zbufować kolejnych wilczych. Już te orki są za dobre. Ej, tu mnie gonią minosy. Dam ci jakieś surki za metal. Metalu mam zero. Źle. Po co atakować wilczymi, jak można mieć wampirki z nich zrobić? Są zbyt potężni. Bazyle, bo się zacięły tu przy wyjściu z bazy. To nie moje. A dobra, nieważne. Dobra, na rampant to daje. Niech to idzie się bić. Niech to idzie się bić. Ta mapka jest za łatwa. Orki są za silne. Nie tak miało być. A botom w sumie... Znaczy fakt, że boty jakby były w różnych tych, nie? I tiera mi niszczą. Tego bym nie chciał. Szamani za samą krychę. Orki tu są jak kurde ten, jak rój w... Jak rój w trójce. Wszystko za jeden surek. Dobra, dawać mi tu berka od szamanów. Kto by tam szedł do szamanów i się uciekał do takich zagrywek? No to za łatwe było, panie. Nic się w ogóle nie... Nie dali rady. Nie dali okazji nawet, jakby... Żeby ich tu jakoś fajnie porobić. Berka muszę rzucić, to będzie naprawdę śmiesznie. Dawać tu chociaż jednego szamana. O, dobra, jest szaman. Zobaczymy, ile będą mieć wilczy speeda na wszystkich buffach. Będzie śmieszne. Oj, nie siadł czar. O, teraz siadł. Dobra, i berek. Wilczy mają 31 speeda na tym.
Czy to... Kasują wszystko na instancie. Ja pierdzielę. 31 speeda. To jest jednak coś. Ale nietoperków nie skasują. Nietoperków niestety nie, ale jakby mi im dać fire breath, to by skasowali. Jeszcze jakby na nie wchodził ten buff do kawalerii, to już w ogóle. Dobra, kończ to pan. Taka tutaj jaskinia ładna z fontannami. Dokładnie. W końcu to WBC1, a nie jakaś trójka. Nie to perki lecą. Ostały się. Przedostały się? Ostały się. A, ostały się. Rzeczywiście. Jeszcze musisz bohaterem tu ogarnąć, nie? W sensie... Jakby jeszcze w tej mapie musisz hero, wiesz... przejść tam do tej jaskini i pierw odkryć tą łzę. No, tu mają gniazdo, podstępnie umieścili gniazdo do nietoperków. No, ale te worki to za mocne. No to nie ma żadnego podjazdu. No. Tu jeszcze nietoperek. No gdzie te nietoperki uciekają? Ale tu chyba nie wystarczy jakby, że zniszczysz wszystkich tych. Do łzy muszę najpierw pójść? No ona tam leży. Czerwona taka. Tam jest jeszcze netoperek. You have too many men. No zapomniałem, że worki mają te harpie. What's this? A strange red shard like the blue one I have. Could this be a fragment of the second tier Lucifus? That would explain what was driving the Minotaurs wild. No. I teraz muszę iść do jaskini. Jeżeli miałeś już tą historyjkę, to zapewne tak. Łopanie, ale to było łatwe, nie spodziewałem się. Worki jednak naprawdę są takie OP. Kto by pomyślał? No i nawet noc nastała. Nie nastała, tylko została przywołana. Here.
idzie ten mój hero. A, idzie. Jeszcze questa zrobię po drodze. Under attack. Dostałem 4 mcholet. Co? A ty? Tak się nazywał ten krasnoludki. O. Ciekawe czy... Ej, wywaliło cię. O nie, a ja nie dostałem zwycięstwa, no nie. Nie, mnie nie wywaliło. 24 expa. Ech! Jak tu żyć? Skoro ja muszę wychodzić, a ja tylko 11 expa. Może miałem więcej fragów i więcej surków i więcej zniszczonych budynków. Jak mi podkradasz. Ech.